Teraz chciałam poruszyć troszeczkę temat, jak miłość, bo ostatnio w mediach pojawiła się informacja o śmierci pani Teresy Lipowskiej. Ty nawet się do niej odniosłaś. Czy miałaś przyjemność porozmawiać z panią Teresą po tym, co jakby no, pojawiło się w mediach, po tej fałszywej informacji? Tak, byłyśmy cały czas w kontakcie. No i trochę teraz ja podtrzymam. Dobra. Pani Teresa jest niesamowitą osobowością i ma duże poczucie humoru i do wszystkiego stara się podchodzić z dystansem, ale są fake newsy, które mogą nas rozbawić, bo są aż tak wyssane z palca, ale tego typu informacje działają mocno przygnębiająco dla każdego, nieważne w jakim jest wieku, więc ktoś, kto to zrobił, po prostu mam nadzieję, że go dosięgnie ręka sprawiedliwości, bo to już jest cios serio poniżej pasa, nie robi się takich rzeczy, nawet jeśli za tym stoi jakiś cel w postaci zawirusowania naszych komputerów, czy pobrania jakichś danych osobowych, bo takie akcje też się zdarzają, bo każdy kliknie w taką wiadomość, nie bawmy się cudzymi emocjami, cudzym życiem, bo tutaj przecież o to chodzi, więc na szczęście niesamowity odzew ze strony publiczności, ze strony fanów, produkcji, nas wszystkich i pani Teresa w ogóle była bardzo wzruszona tymi wszystkimi ciepłymi nawet słowami. Zadzwoniła do ciebie, przecież podziękowała ci, tak. To super jest historia. Mi się wydaje, że właśnie to jest też duży taki plus social mediów, że można właśnie szybko to zdementować, tak? I można jakby tą prawdę pokazać i myślę, że to super właśnie, co się udało zrobić.